Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, a to jest Vlog o mediach, reklamie i marketingu. I dzisiaj chciałbym kontynuować trochę temat, który poruszyłem w swoim vlogu z IEM-u, gdzie mówiłem o kampanii The Division, dywizja youtuberów, skopanej kampanii z udziałem youtuberów, w której była sytuacja... Zresztą obejrzyjcie sobie ten film, o, ja poczekam, aż obejrzycie. Okej. Już, nie? Dobra. I tam była prosta sytuacja. Agencja, czy też reklamodawca miał pełną kontrolę, pełen scenariusz i do swojego świata, do swojego widzimisię wsadził youtuberów, którzy tam średnio wypadli, średnio pasowali. Okej, taka była kampania The Division. Nie zdawałem sobie zupełnie sprawy, że w czasie, kiedy nagrywałem ten komentarz tego vloga, gdzieś tam za moimi plecami, na tym samym obiekcie, na tym samym terenie, powstawał kolejny reklamowy film, kolejny reklamowy materiał, w którym z kolei vlogerzy, youtuberzy mieli pełną kontrolę nad tym, co nagrywają i został on przegięty w drugą stronę. Więc mamy dwa światy. Z jednej strony The Division, kontrola klienta, z drugiej strony Pyta.pl i New Balance, pełna dowolność youtuberów. Tego filmu Pyty.pl i New Balance niestety nie obejrzycie. Nie ma już go w sieci, został zniknięty. Najprawdopodobniej na 99% na życzenie, a właściwie na żądanie pewnie klienta. I ten film to był słaby film reklamowy. O ile Pyty pewnie przedstawiać nie trzeba. Sam oglądam i lubię wygłupy Pyty, ale w momencie, kiedy pojawiają się w tych odcinkach żule, jest tam takich dwóch, mają takich swoich żuli. No właśnie też to słowo żul będzie się przewijało dzisiaj parę razy we vlogu. Nie obraźcie się na potrzeby tego vloga, będziemy sobie używać jakby kategorii żule, dziwni ludzie. Nie? I zawsze, kiedy w Pycie.pl pojawiają się żule, to mam jednak jakiś taki dyskomfort i uważam, że to nie jest fajne wykorzystywanie tych ludzi dla beki, nie? Ludzi tam chorych, czy tam z problemami alkoholowymi, gdzieś tam, czy starszych ludzi, żeby robić sobie bekę i to nie jest fajne. Mam wrażenie, jakbym oglądał powtórkę z Kononowicza. No i Pyta.pl zrobiła sobie taki film, ubrali tego żula w New Balance'y. Ten żul próbował tam wymówić nazwę tej marki. Obrażali tam potencjalnych klientów i tak dalej. Typowy, pytowy materiał, ale raczej na żenującym poziomie. No, w moim takim marketingowym myśleniu umaczali markę swojego sponsora głęboko w gównie. I nic dziwnego, że ten film zniknął. Więc mamy dwa skrajne tutaj światy i podejścia do przygotowywania filmów. Z jednej strony pełna kontrola i narzucenie swojej woli youtuberom, z drugiej strony właśnie totalna dowolność. Zastanawiam się w przypadku Pyty, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Czy Pyta wrzuciła ten film po prostu tak, bez sprawdzenia, bez wysłania do akceptacji do klienta? Podejrzewam, że raczej tak było. Czy też filmik klepnął ktoś z New Balance, ktoś tam na niższym stanowisku. Film poszedł do sieci, obejrzało go tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi i nagle ktoś z góry zobaczył, o, what the fuck, nie? Co się dzieje z naszą marką, nie? Nasza marka New Balance, lifestyle'owa, buty sportowe, młodzi ludzie tam biegający i tak dalej, super cool, a tutaj żule i taki totalnie oderwany wizerunek, materiał do kasacji. I dobrze się stało, jakby New Balance nie jest taką kontrowersyjną marką, nie? Gdyby to zrobili może dla marki Crop, która swego czasu miała kiedyś dość sporo kontrowersyjnych reklam, to gdzieś tam pewnie by przeszło, ale do New Balance zupełnie to nie pasuje. Jeszcze, jeżeli jesteśmy w kontekście działań reklamowych i filmów z żulami, przepraszam za to określenie, ale w takim kontekście oni występują właściwie w tych filmach, prawda? Trochę jest tutaj, to jest taki clickbait, okej, zobacz, jaki żul może być śmieszny. Więc jest sobie taki kanał, pan Wiesław Wszywka, który testuje różnego rodzaju alkohole i dziwne rzeczy. Pan spod budki z piwem, którym zaopiekował się youtuber i realizuje i kręci mu filmy. I ten pan został również zaproszony do kampanii reklamowej. Do kampanii reklamowej browaru Brodacz. Browar Brodacz, piwo rzemieślnicze, też tam piwo z klasą, gdzieś tam wyżej pozycjonujące się, lepsze w smaku niż typowe piwa zalegające na półkach w marketach, typowe piwa masowe. I tymczasem zapraszają do swojego browaru żulka sympatycznego, jak najbardziej spoko, który sobie waży piwo. Jak sobie obejrzałem to w kontrze, zaraz po tym, jak widziałem materiał Pyty, to ten Wiesław Wszywka w browarze Brodacz wydał mi się nawet sympatycznym materiałem i całkiem spoko, okej. I mi generalnie nie przeszkadzał.
trochę tam nie razi tam wykorzystywanie, nie wiem, gościa, który ma tam, chyba widać, że ma problemy alkoholowe i tak dalej, jakiś jest tam problem do promocji browaru. Ale ja nie jestem do końca grupą docelową, chociaż bardzo lubię piwka z browarów rzemieślniczych. Natomiast grupa docelowa, zobaczcie co się dzieje na fanpage'u, była jednak oburzona, było jednak niefajnie. Gdzieś tam porównywanie tego do reklam, gdyby gość z rakiem krtani reklamował papierosy, to gdzieś w tym kierunku. Więc okazuje się, że też nie był to dobry pomysł i to nie było fajne. I wydaje mi się, że Browar Brodacz pewnie nie do końca będzie mógł zaliczyć tę kampanię do udanych. Jeszcze będzie trwał dalszy ciąg. Ten film sobie tutaj możecie obejrzeć. Natomiast za miesiąc Wiesiek Wszywka odbierze swoje wyważone piwo, które jeszcze nazwał Volt. Czujecie, że to jest trochę chyba słabo do słaby ambasador marki dla koneserów piwa, nie? Kiedyś jeszcze w zamierzchłych czasach marka Królewskie robiła taką śmieszną kampanię z wąsatymi facetami, którzy przygoda wyskakiwali na piwko. I to była śmieszna reklama na pierwszy rzut oka, ale potem w badaniach okazało się, że właśnie to piwo zaczęło się kojarzyć z takimi żulkami pod sklepem i na tym marce nie zależało. I mimo, że to była duża kampania, głośna, dość długo, nie tyle długo trwająca, bo trwało no, chyba tylko jeden sezon, ale była dosyć szeroko, to w badaniach wyszło, że to była jednak pomyłka. Więc wnioski na dziś. Kampanie z youtuberami. Zawsze trzeba wymagać jednak kontaktu, komunikacji, akceptacji materiałów. Vlogerzy, youtuberzy tego nie lubią, kiedy klient akceptuje i wrzuca poprawki, ale jednak chyba z punktu widzenia reklamodawcy jest to konieczne, a na pewno bezpieczne. No i z punktu widzenia reklamodawców dobór ambasadorów marki czasem też ma znaczenie, bo okazuje się, że co dla nas jest fajne, to dla grupy docelowej może być nie do końca. Zastanawiam się, czy jeszcze jakieś możemy poszukać przykłady na przykład pozytywnych wykorzystania kontrowersyjnych postaci dla marek. Barbara Kwarc, też właściwie w tej kategorii patologia, kontrowersja, można wrzucić żulerstwo, nie? Ale ona nie reklamowała nigdy alkoholu, nigdy jakoś tam z alkoholem się nie pojawiała. Z papierosem ją pamiętam, ale w żadnych kampaniach nie bardzo. Tu też wchodzimy w ciekawy temat, szerszy pewnie na inne rozmowy, na temat przedstawiania i traktowania stereotypowego starszych ludzi, prawda? Pokazuje się trochę tam dla beki, to wiadomo, że to się będzie klikało. Okej. Z pozytywnych przykładów starszych ludzi albo programów, które nad tym pracują, DJ Vika, nie? Jest taka 80-letnia DJ-ka. Okej. Nie wiem, czy jeszcze są fajne przykłady. Podrzućcie w komentarzach. Ciekawe przykłady albo też kontrowersyjne kampanie z wykorzystaniem starszych ludzi albo kontrowersyjnych żuli, alkoholików albo dziwnych tego typu tematów. No nic, znowu się rozgadałem. Tymczasem do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się.